Top 10 wszystkiego, mój ulubiony kanał. Ale tym razem zrobimy inaczej. Nie oglądamy nowych filmów. Oglądamy najpopularniejsze. Spartiatix! Yeah, boy! 10 najdziwniejszych kobiet na świecie. Co to w dupę jest? To jakby 4 lata temu. Dzisiaj by pewnie banet to było. Jakby wstawił. Ale że już tam stary filmik leży na YouTubie. Go to? No dobra. Ale tylko dlatego, że widzowie chcą. Aby bana nie było. Dziesięć. Bishine. Ma 32 lata. Jest z pochodzenia Niemką. Aktualnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jej wypełniony silikonem biust ma rozmiar 202 zzz. Stary przemyca chipsy do kina. Nie mogę. Dzięki czemu Myra Hills uważana jest za właścicielkę największego sztucznego biustu na świecie. Deklaruje na swoim blogu, że jej piersi ciągle rosną. Prawdopodobnie planuje kolejne wizyty u... Ty! W sensie... To jest pod koszulką, więc można, zobacz. W sensie... Ono ma nadal suty, nie wiedziałem, myślałem, że... Dobra, nie ma... Chirurgia plastycznego. Skończ z przemyśleniami. 9. Abby i Brittany Hansel. Obecnie jedne z najbardziej znanych bliźniaczek syjamskich na świecie. Abby i Brittany mają jedno ciało i dwie głowy. Wewnątrz ich organizmu znajdują się jednak dwie pary płuc i dwa serca. Ich układ nerwowy działa w taki sposób, że jedna z bliźniaczek odpowiada za funkcję oraz kontrolowanie prawej części ciała, a druga za lewej. Mimo przeciwności losu udało im się do tej pory ukończyć studia, a nawet zrobić prawo jazdy. 8. Giotti Amch. Jest najniższą kobietą świata. Ma zaledwie 62,8 cm wzrostu i waży nieco ponad 5 kg. Giotti cierpi na achondroplazję, wrodzoną chorobę powodującą zaburzenie rozwoju kości i karłowatość. W 2014 roku zagrała w serialu American Horror Story. 7. Julia Gnus. 55-letnia kobieta z Kalifornii. Swój ekstremalny wygląd zawdzięcza tatuażom, które zajmują 95% jej ciała. Julia twierdzi, że te ozdoby pomagają jej w normalnym funkcjonowaniu. Cierpi ona bowiem na porofilię, chorobę, która uaktywnia się w momencie wystawienia wrażliwej skóry na promieniowanie słoneczne, a tatuaże podobno blokują te reakcje. 6. Mikel Ruffinelli. Jest posiadaczką największych bioder i największego tyłka na świecie. Talia Ruffinelli mierzy 101 cm, podczas gdy obwód jej bioder wynosi aż 254 cm. Do tej pory urodziła 4 dzieci, co dodatkowo poprawiło jej wymiary. Jest zadowolona ze swojego wyglądu. Pracuje jako modelka plus size. 5. Mandy Sellars. Cierpi na zespół Proteusza, niezwykle rzadką chorobę genetyczną, która objawia się przerostem tkanki skórnej, mięśni i kości. W wyniku choroby nogi i stopy Mandy są trzykrotnie większe niż u przeciętnej osoby. Ważą one aż 95 kg. Na dodatek nadal rosną. 4. Erika Erwin. Modelka o pseudonimie Amazon Eve ma 205 cm wzrostu, a w szpilkach nawet 220 cm. Jest obecnie najwyższą modelką na świecie. Kobiety, które mają po 160 cm wzrostu, wyglądają przy niej dosłownie jak krasnale. Oprócz udzielania się w świecie mody, na co dzień Erika jest trenerką fitness oraz aktorką. Za oknem zobaczyłem. Grała m.in. w American Horror Story. 3. Asha Mandela. 47-letnia mieszkanka USA jest właścicielką najdłuższych włosów na świecie. Jej dredy mierzą 28 metrów i ważą aż 19 kg. Zapuszcza je od 25 lat. Twierdzi, że włosy w niczym jej nie przeszkadzają. Ta, jakby je niosła bez... 2. Ja pierdziel! Co? 77-letnia właścicielka najwęższej talii na świecie. Dzięki regularnemu noszeniu gorsetów w 1999 roku i 2011 ustanowiła rekordy Guinnessa jako posiadaczka najwęższej talii, której obwód wynosi zaledwie 38 cm.
38 centymetrów? Co? To jest w ogóle możliwe? Ona by umarła, organy by się nie zmieściły. Ani wszystkie inne rzeczy, co trzeba do życia. 1. Valeria Lukianova. To jest lalka. Pochodząca z Ukrainy dziewczyna stała się internetowym fenomenem. A wszystko to przez swój bardzo nietypowy wygląd, przypominający żywą lalkę Barbie. 30-letnia Ukrainka, aby upodobnić się do swojej... Ale ta rzeczywiście lalka, nie ta polska Barbie, co oglądaliśmy, pamiętacie? Tam to w ogóle nie była podobna. Idolki przeszła 13 operacji plastycznych, których koszt przekroczył 100 tysięcy dolarów. Ona sama twierdzi, że nigdy nie poddawała się tego typu operacjom, a figura to zasługa dobrych genów... Nie no, Najman wśród modelek. Gdy nie poddawała się tego typu operacjom, a figura to zasługa dobrych genów i specjalnej diety. Dobre geny. Koniec! Dobra, co teraz? Oglądamy najpopularniejsze filmy na tym kanale. Dziesięć zdjęć zrobionych kilka sekund przed tragedią. O, czekajcie, to może być dobre. Zagadki? Jakie zagadki Gray tam było? Gray Solk wraz ze swoją matką Petrą Langberg. Głos! Gray zrobił to zdjęcie i opublikował kilka chwil przed startem samolotu Malaysia Airlines MH17. Jezu, Monka. Wybierali się właśnie na kilkudniowe wakacje do Malezji. Za cicho, sorry. To jak ja mam zrobić? Nie mogę głośniej. 3 godziny po starcie oboje zginęli. Znajdując się na wysokości 10 tysięcy metrów Polska nad terytorium Ukrainy, samolot MH17 został strącony rakietą ziemia-powietrze, która została wystrzelona przez prorosyjskich separatystów. Samolot spadł w rejonie trwającego kilka miesięcy konfliktu ukraińskiego. Zginęło 298 osób. Jezus Maria. Nastolatka Ksenia Ignatajewa była zapalonym fotografem amatorem. Chciała zaimponować swoim znajomym na Facebooku, robiąc sobie zdjęcie na szczycie mostu kolejowego. Kilka sekund przed tragedią zrobiła zdjęcie miejsca, do którego chciała się wdrapać. Najprawdopodobniej Ksenia straciła równowagę, chwyciła przewód, który był pod napięciem 1500 V, po czym spadła z wysokości 8,5 metra. Ja pierdzielę w dupę! Podczas koncertu rockowego zespołu w klubie The Station, chwilę po rozpoczęciu pokazu pirotechnicznego, zapalił się sufit. Budynek był zrobiony z drewna. Pa, jaki kozak se poszedł peta od tego zapalić. Dziękuję, Lord of SM. Dziękuję bardzo. No, więc w ciągu 3 minut cały klub stanął w płomieniach. Gdy ludzie zobaczyli ogień, od razu rzucili się do ucieczki w kierunku drzwi ewakuacyjnych. W klubie było aż 300 osób, z czego 100 osobom nie udało się przeżyć. Ja pieprzę! To zdjęcie zostało zrobione przed startem samolotu Boeing 707. Samolot leciał z Nowego Jorku do Brukseli. Na jego pokładzie znajdowała się amerykańska drużyna łyżwiarzy figurowych, którzy właśnie zmierzali na Mistrzostwa Świata do Europy. Katastrofa wydarzyła się podczas podchodzenia do lądowania. Samolot rozbił się we wsi Berg pod Brukselą. Zginęły 73 osoby, w tym jeden farmer na ziemi. Co? Courtney Sanford, 32-latka z USA, jadąca do pracy, zrobiła sobie selfie. A, że w farmera samolot uderzył, jak sobie chodził po ziemi. No to sadgę dla niego giga. ...na Facebooka o 8.33. Jak się po chwili okazało, było to jej ostatnie zdjęcie. O 8.34 auto, którym podróżowała, zderzyło się czołowo z ciężarówką na jednej z dróg międzystanowych. Kobieta
zginęła na miejscu. Sad gefil, po co my to oglądamy? Przedstawia niedźwiedzia, który jest śledzony przez turystę w New Jersey. Chwilę później turysta stał się ofiarą. Chłop śledził niedźwiedzia. Został zaatakowany i zamordowany. Nagrodę Darwina zwierzę, zgarnął przy okazji. Obserwował. Raper Notorious B.I.G. tuż przed opuszczeniem ostatniej imprezy. 9 marca 1997 roku w Los Angeles, po imprezie promującej jego nadchodzący album. Notorious B.I.G. wyjeżdżając czarnym Chevroletem z budynku, zatrzymał się na światłach na skrzyżowaniu ulic Beverly Hills i ulicy Wilshire. Po chwili z lewej strony podjechał czarny sedan, z którego oddano 7 strzałów. Co się w dupę sprawa zabójstwa nie została wyjaśniona. Nieznany jest ani sprawca, ani motyw zabójstwa. Co? Na zdjęciu widzimy młodą parę i bawiących się gości na izraelskim weselu. Tak myślałem, że Żydzi. Nie chciałem strzelać, żeby nie był stereotyp, ale widać, nie? Śledzić niedźwiedzia. Widać, widzowie. Nie chciałem, wiesz, żeby nie było, że stereotyp, no ale... śledzić? Nie, śledź. Nie śledź, jak oglądaj. A racy, czapki mają. Ja myślałem, że to światło się tak odbija, u niego nawet nie widziałem. Później. Ja powiem wam szczerze, ja to po nosie stwierdziłem tego typa i uszach takich wielkich. Ale nie mówię, nie chodzi mi o to, że ten... No dlatego nie chciałem mówić, żeby nie były stereotypy. Podłoga pod stopami. Ale już powiedziałem, że Louis zapadła się. Do katastrofy. Co się wstało? Później. Podłoga pod ich stopami pod wpływem ciężaru zapadła się. Wiesz, czym mi się to kojarzy? Z tym memem, co tańczą. Nie no, to jest za smutne, ale wiesz, o co mi chodzi. Nieważne, nie oglądajmy. Nie, dobra, nie będę pokazywał, żeby wam powiedzieć, o co mi chodzi. Nie, bo to jest za smutny film. Dobra, nieważne. Coca-Cola pili. Nice. Do katastrofy doszło na trzecim piętrze budynku, gdzie w sali bankietowej ponad 600 osób bawiło. Który to jest ten, co odpalił ten ze ślugiem, ale tam to chyba inny był. Podłoga pod ich stopami pod wpływem ciężaru zapadła się. Do katastrofy doszło na trzecim piętrze budynku, gdzie w sali bankietowej ponad 600 osób bawiło się na weselu. Podłoga zerwała się nagle, pociągając ze sobą niższe kondygnacje aż do podziemnego parkingu. Ja pierwsze! 26 osób. Gówniany budynek. W 1986 roku Bud Dwyer został skazany za otrzymanie łapówki od firmy z Kalifornii. Podczas trwania procesu i po skazaniu stale twierdził, że był niewinny i że został wrobiony. Na znak protestu 22 stycznia 1987 roku podczas konferencji prasowej popełnił spektakularne samobójstwo. Wyciągnął rewolwer Magnum 357, włożył lufę do ust i na oczach dziennikarzy pociągnął za spust. Ty! Ale jak w Jokerze! Nikt mu nie przerwał, bo woleli zrobić zdjęcia, żeby się potem ścigać, kto pierwszy je upubliczni, czujesz? Ja pierwsze, ważniejsze kliknięcia. Ja pierwsze, szalony świat. Dziękuję bardzo. Za 50 zł. Nelius zdał na Goliborde 50 zł. Siema tu stary zabijaka XD, w końcu po parunastu latach zmieniam nick z gimbazy XD. Wesołych świąt Sparta 3. Nelius, dziękuję bardzo. Dobrze. Będę pamiętał pewnie przez najbliższe 10 minut. Czekaj, jaki on miał nick? Dobra, Nelius to jest nowy. Dobra, dzięki bardzo. Na tym zdjęciu widzimy Paula Walkera kilka minut przed tragedią. Dziękuję ci za 50 zł. Żartuję, wiem, stary zabijaka. Carrera GT. Kierujący samochodem przyjaciel Walkera. Co? O nie, najsmutniejsza śmierć świata, widzowie. Paul Sadge. Widzimy Paula Walkera kilka minut przed tragedią. Wybierał się właśnie Pauli na przejażdżkę Louis samochodem Porsche Carrera GT. Kierujący samochodem przyjaciel Walkera
wskutek nadmiernej prędkości stracił panowanie nad maszyną, która uderzyła w latarnię i w drzewo, a następnie stanęła w płomieniach. Oboje zginęli. Sadga. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!